Witajcie, drodzy trzeźwiejący słuchacze. Dzisiaj odcinek będzie właśnie o nawrotach. Jest to dosyć ciekawe zjawisko. No i jak wiecie, to się zdarza, więc o tych nawrotach wam opowiem w kontekście jak zwykle trochę własnych doświadczeń i przeżyć, jak i oczywiście w kontekście wiedzy książkowo, takiej powiedziałbym profesjonalnej. No i od początku. Nawroty zdarzają się, będą się zdarzały i to niestety tak już jest. Cały ten zespół uzależnienia od alkoholu objawia się tak w ogóle co do zasady okresami abstynencji i nawrotu. Przy czym wcale niekoniecznie faza nawrotu musi wiązać się z napiciem się alkoholu, bo to jest bardziej złożony proces. Ale do brzegu, po kolei, nie nerwowo. Wielu badaczy, wielu naukowców, psychologów rozróżnia oczywiście tak zwaną wpadkę, czyli jednorazowy epizod załamania abstynencji od takiego pełnego powrotu, czyli powrotu do przewlekłego picia szkodliwego. I tutaj mogę pochwalić się wiedzą taką bardzo ściśle, stricte naukową, ponieważ jest to tak zwany model poznawczo-behawioralny nawrotu Marlana i Gordona, jeżeli cokolwiek to komukolwiek mówi. Tak czy inaczej, bez względu na definicję i w pierwszym zdarzeniu, czyli takim takiej wpadce i w drugim zdarzeniu, czyli takim znowu powrocie do ciągu, oczywiście jest możliwy powrót do abstynencji i do zdrowienia, do trzeźwienia. No i to jest tak. Wszystko zaczyna się w pierwszym etapie, w pierwszej fazie nawrotu, zaczyna się zmiana myślenia, zmiana odczuwania, pojawiają się zmiany w zachowaniu i widoczne są coraz bardziej zmiany w relacjach z innymi osobami. W tej fazie osoba, która jest uzależniona, odczuwa przede wszystkim wyższy poziom stresu, lęku, jakiegoś niepokoju. Następuje zmiana zdolności do takiego racjonalnego i trzeźwego oceniania różnych zjawisk, różnych wydarzeń i zaczynają się pojawiać powroty do mechanizmów. Głównie chodzi oczywiście o mechanizm iluzji i zaprzeczeń, czyli powoli zmienia się postawa takiej osoby w nawrocie wobec przede wszystkim dbania o siebie, trzymania dobrych nawyków, różnego rodzaju regularności swoich działań podtrzymujących trzeźwość. No, zaczyna się funkcjonować tak jak w okresie używania substancji, mimo tego, że nie doszło jeszcze do zerwania abstynencji. Czyli w zasadzie poza tym, że jeszcze osoba, która jest uzależniona, nie wróciła do nałogowego picia, czy w ogóle do jakiegokolwiek picia, już przestaje trzymać się tych wszystkich zaleceń utrzymania w trzeźwości, już delikatnie mentalnie płynie. Najgorsze w tym momencie jest, i to się będzie oczywiście zdarzać, i niestety zdarza się chyba każdemu, kto trzeźwieje, zapadanie się w jakąś taką fazę depresyjną na tym etapie, co niestety jest, no, oczywiste. Nie bez powodu się ten alkohol wziął. Idąc dalej, skłonność do nawrotów u osób uzależnionych jest niestety naturalnym elementem trzeźwienia i wiele osób ma w tym momencie trudność w tym, żeby mówić otwarcie o swoich nawrotach. Bo to chcemy być oczywiście trzeźwi, chcemy jak najdłużej tą trzeźwość utrzymywać i nawet jeżeli spotykamy się w grupach wsparcia, tak jak na tych online'owych, gdzie sobie rozmawiamy, czy jeżeli ktoś z was, który z nami się nie spotyka online, ale słucha tych odcinków i na przykład chodzi na jakieś meetingi anonimowych alkoholików, czy na jakiekolwiek inne spotkania w grupie wsparcia, albo nawet nie uczestniczy w żadnej grupie wsparcia, ale ma kontakt choćby z bliskimi, no to trudno się w takiej sytuacji przyznać do tego, że jesteśmy w fazie nawrotu i że odpuszczamy sobie wszystkie bezpieczniki, no i idziemy prosto w kierunku alkoholu. Jeszcze może go nie ruszamy, ale już się coraz częściej pojawiają różne natrętne myśli z tym związane. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że dosyć istotne jest
uzupełnianie, wypełnianie i śledzenie sobie dzienniczka głodu. I trzeba to naprawdę robić po to, żeby siebie obserwować. Jest tam nie bez powodu w okolicach 30 różnych symptomów i objawów. Jest to po to, żeby właśnie mieć pełen wgląd we własną psychikę, we własne zachowanie i żeby śledzić się, obserwować, bo to nie jest tak, że bawimy się w piaskownicy grabkami i łopatką i jak chcemy, to z tej piaskownicy wychodzimy. No niestety, uzależnienie to nie jest zabawa i trzeba to naprawdę bardzo poważnie traktować i bardzo poważnie podchodzić do kwestii wychodzenia z tego tematu. Jeżeli sobie zaczniemy odpuszczać, jeżeli zaczniemy to bagatelizować, no to niestety powrócimy do starych nawyków, zmienimy życie z tego nowego, trzeźwego na to stare, a od tego już jest tylko jeden krok do powrotu niestety do picia. I teraz tak, kolejną fazą nawrotu zaczyna się, jest taki powrót do nieuczciwego mówienia o tym, co się stało, co się dzieje z uzależnieniem i co dana osoba przeżywa. Powoli zaczynamy zaprzeczać zauważaniu sygnałów ostrzegawczych, nie mówimy o tym, unikamy tego tematu, nie słuchamy, pojawia się kryzys. W takim kryzysie osoba izoluje się od tych, którzy mogliby ją skonfrontować z rzeczywistością, czyli zaczyna izolować się od osób, które mogłyby wychwycić, że coś jest nie w porządku. No tutaj zaczynają się pierwsze nieobecności na różnego rodzaju właśnie grupach, meetingach, spotkaniach. Pojawia się sytuacja, gdzie niekoniecznie chcemy rozmawiać na przykład z naszymi bliskimi, tłumaczymy sobie na przykład nasze hobby czy jakieś zajęcie, które kultywujemy w związku z tym, żeby nie pić. Czyli popadamy jeszcze bardziej w to, a tak naprawdę po prostu nie chcemy, staramy się izolować od całego świata, od otoczenia, od rzeczywistości. I to jest bardzo ważny sygnał, należy mega mocno brać to pod uwagę, ale to o tym będzie jeszcze w dalszej części. I powoli zaczyna się kolejna faza, czyli znowu zaczynamy w jakiś sposób sztucznie, zewnętrznie regulować swoje emocje, które stają się nieprzyjemne. Czyli jakoś staramy się złagodzić narastające napięcie. I pojawiają się różne napady złości, irytacji, rozdrażnienia, przygnębienia, smutku, apatii. Zanika jakakolwiek motywacja do działania, pojawiają się problemy z koncentracją. Pojawiają się problemy ze spaniem. Jednym w tym momencie z takich głównych czynników i objawów tego kryzysu nawrotowego jest utrata wiary w dalsze leczenie. Czyli w którymś momencie człowiek taki dochodzi do wniosku, że po co mu to całe leczenie, skoro i tak jest otoczony jakimiś problemami, troskami, różnego rodzaju rzeczy, które miały się poukładać. Po tym jak wyjdzie z alkoholizmu, przestają się układać albo w ogóle nie chcą się poukładać, wszystko idzie źle, wszystko jest do bani, wszystko zaczynamy widzieć na przykład w czarnych barwach, i w tym momencie osoba w takim kryzysie przestaje trzymać swoje zasady, ukrywa poczucie bezradności, i jednocześnie wewnętrznie mocno użala się nad sobą, użala się nad swoją sytuacją, nie podejmuje żadnych kroków w kierunku zmiany, i na takim etapie dochodzi do kryzysu i na przykład może być opcja typu, a co mi szkodzi, nic mi się przecież złego nie stanie, jak się napiję, to trudno, przynajmniej na chwilę poczuję się trochę lepiej, a w gruncie rzeczy to skoro nie piłem już tak długo, to dlaczego nie? Oczywiście, takie rzeczy się zdarzają i to jest w jakimś sensie normalne. Teraz, jeżeli na tym etapie popłyniemy i dojdzie do krótkotrwałego nawrotu, do takiego chwilowego się napicia, chwilowego kryzysu, jeżeli wyciągniemy z tego wnioski na później i będzie to kropka nad i, ja mówiłem wam to 1000 razy, 1001 raz powtórzę, u mnie też takie coś było. Byłem przekonany o tym, że już jestem trzeźwy, z tym, że u mnie to akurat poszło w drugą stronę, bo akurat nie tyle w kwestie depresyjne, co w kwestie całkowicie odwrotne,
czyli tak super mi się wszystko zaczęło układać i byłem tak pijany szczęściem, że no, że aż po prostu nie mogłem powstrzymać się przed w jakimś sensie celebracją tego, co skończyło się oczywiście tragicznie, no źle, po prostu źle. I była to dla mnie w jakimś sensie spora nauczka, kropka nad i. Od tamtej pory już nie tknąłem, nie ruszyłem, bo wiem, że mi nie wolno. Więc jeżeli taki krótkotrwały nawrót nastąpi, ale zostaną z tego wyciągnięte właściwe, odpowiednie, konstruktywne wnioski, to nic się złego nie stanie. Gorzej, jeżeli to pójdzie w nawrót takiej długotrwałej, przewlekłej, no i niestety bardzo szkodliwej choroby alkoholowej, co jest oczywiście bardzo w tym momencie prawdopodobne i niestety ryzykowne, i na to trzeba bardzo mocno zwracać uwagę. I teraz słuchajcie, jest kilka czynników zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia nawrotu choroby alkoholowej. W wielu badaniach badacze wykazują, że im młodszy wiek osoby uzależnionej, tym większe prawdopodobieństwo nawrotu. Oczywiście, młody wiek osoby uzależnionej to jest, tak statystycznie rzecz biorąc, na moje oko, tak między 28 a 38-40 rokiem życia. Później osoby po 40 już trochę mają inaczej myślenie ustawione. To sam widzę po sobie i po wielu znajomych i towarzyszach niedoli, powiedziałbym, alkoholowo-abstynencyjno-pijacko-terapeutycznej, których spotykam na swojej drodze. I jeżeli jesteście w takim wieku, powiedzmy, ryzyka, no to jest spora szansa. Na to też trzeba zwracać dużą uwagę. Kolejny czynnik ryzyka to jest gorszy stan zdrowia fizycznego z wielu różnych powodów. Gorszy kondycyjnie, gorszy pod każdym względem, jakiekolwiek przewlekłe choroby czy cokolwiek, co dzieje się niedobrze w organizmie, może być czynnikiem takim sprzyjającym powrotowi i można to tłumaczyć na bardzo wiele sposobów, ale raczej nie powinno być dla Was zaskoczeniem, a jest pewnie oczywiste, że stan fizyczny przekłada się również na stan psychiczny i emocjonalny, więc jeżeli komuś coś dolega fizycznie, bo na przykład od kilku dni, nie wiem, boli go noga, stopa, ręka, łokieć, ucho, oko, cokolwiek, no to siłą rzeczy gorzej czuje się również psychicznie, co może sprzyjać powrotowi. Oczywiście nie bez powodu, znaczy nie bez powodu. Duże znaczenie mogą mieć w tym momencie zaburzenia snu. To jest bardzo ważne, żeby się dobrze wysypiać. Tutaj kilka Wam porad podam, bo wiem, że osoby, które, krótko mówiąc, walczą z alkoholem, często mają olbrzymie problemy ze snem i to jest też uzasadnione. Dlaczego tak jest z tym snem i alkoholem? Gdzie jest korelacja między jednym a drugim? Bardzo często, kiedy piliśmy alkohol, piliśmy go po to, żeby odciąć się od różnego rodzaju kłopotów, problemów, trosk, zmartwień i takiej prozy życia codziennego. Ten alkohol w związku z tym pomagał zapaść w taki błogi, bezpieczny, alkoholowy, chemiczny sen, który oczywiście był mega szkodliwy, ale jednakowoż pozwalał wracać do takiego stanu w jakimś sensie wypoczynku złudnego, ale jednak snu. No i kiedy nie mamy tego uspokajacza w postaci alkoholu, a troski się nie kończą, a jak wiadomo, nocą strach ma wielkie oczy, no mamy problem z zasypianiem, bo zaczynają wracać różne traumy, zaczynają wracać różne problemy, różne zmartwienia i właśnie noc jest ku temu bardzo odpowiednia, żeby zanurzać się w myśli, zwłaszcza niekoniecznie pozytywne. Porady na spanie. No można się leczyć różnego rodzaju lekami, z tym, że tutaj należy bardzo mocno na to uważać i to podkreślam za każdym razem, jak pada z moich ust słowo lekarstwo. Na to trzeba cholernie uważać, żeby nie popaść z jednego uzależnienia w drugie, więc można się tutaj nie tyle wspierać lekami, co raczej suplementować jakimiś bezpiecznymi środkami ziołowymi. Polecam każdemu melisę przed snem zdecydowanie i to jest naprawdę ważne, choć wiem, że to jest trudne, sam po sobie to wiem, ale zdecydowanie jest ważne, żeby odpuścić sobie
na pół godziny, najlepiej godzinę albo jeszcze dłużej przed snem oglądanie telewizji, komputera, telefonu, czegokolwiek, co świeci nam po oczach, a zwłaszcza niebieskim światłem. Już 2-3 godziny przed snem można, przynajmniej w niektórych sprzętach, przestawić ekran na tryb nocny, żeby tym niebieskim światłem nie świecił. Bezpośrednio przed snem dobrze sobie poczytać książkę, gazetę, posłuchać jakiegoś podcastu. Polecam oczywiście własne, niekoniecznie tylko i wyłącznie alkoholowe, są też inne, nie mniej ciekawe, ale no, trochę żartuję. Można sobie posłuchać czegokolwiek, ale byleby się w ten ekran nie gapić i próbować zasnąć. I teraz metoda zasypiania żołnierska nauczył mnie tego kiedyś dawno temu kolega, który w armii trochę czasu spędził jako podoficer, przez jakiś czas żołnierz zawodowy. Zasada jest taka: kładziemy się w możliwie jak najbardziej wygodnej dla siebie pozycji, po prostu przyjmujemy, tutaj teoretycznie optymalna i najlepsza to jest pozycja na plecach, ale to jakby nie ma większego znaczenia. Kładziemy się w takiej pozycji, żeby nam było po prostu wygodnie, optymalnie i żeby, to jest bardzo ważne, nic nas nie denerwowało i nie rozpraszało, nic nas nie uwierało. Musimy wybrać sobie taką pozycję, żeby, nie wiem, prześcieradło było równo położone i kołdra, czy koc, czy cokolwiek na nas było również położone w sposób optymalny, poduszka pod głową także, żeby nie było takiej sytuacji, że jest jakaś irytująca fałda, nie wiem, na prześcieradle, czy na kołdrze, czy na poduszce, jakieś coś, jakieś zgrubienie, które już na dzień dobry nas w jakimś sensie, przepraszam, na dobranoc w jakimś sensie nas irytuje. Pierwszy to jest pierwszy stopień. Drugi stopień jest taki, że powoli rozluźniamy wszystkie mięśnie, idąc tak od góry do dołu, czyli zamykamy oczy i wyobrażamy sobie taką sytuację, że nasze mięśnie się rozluźniają tak od głowy, poprzez barki, tułów, brzuch, biodra, uda, łydki, aż do stóp. Po prostu tak jakbyśmy robili taką checklistę i wyłączali od góry do dołu bezpieczniki, wyłączając po kolei wszystkie fragmenty naszego ciała. I tak sobie to robimy, medytując delikatnie i koncentrując się na tym od góry do dołu. Wyrównujemy na tym etapie oddech, staramy się nie myśleć absolutnie o niczym, koncentrujemy się tylko i wyłącznie na oddechu, mniej więcej tak jakbyśmy popadali w głęboką medytację. Czyli wdech, wydech, wdech, wydech. Możemy liczyć sobie te oddechy, niekoniecznie musimy. W każdym razie oddychamy równomiarowo. Koncentrujemy się na tym, żeby wyłączyć absolutnie wszystkie mięśnie, począwszy, tak jak mówię, od góry, czyli od twarzy, aż do samego dołu. No, po kilku próbach można zasnąć dosłownie w 5 minut, stosując tą technikę. Uwierzcie mi, to naprawdę działa. Jest to wymyślone i opracowane przez żołnierzy, żeby mogli naprawdę szybko zasnąć wtedy, kiedy muszą, kiedy mają trochę czasu na to, żeby złapać odpoczynek. No ale dobra, to tak trochę tytułem porady, trochę tytułem żartu. Wracamy do choroby alkoholowej. Krótko mówiąc, takie rzeczy się zdarzają jak powroty. I trochę na podsumowanie tej części powiem, że jeśli chodzi o nawrót choroby alkoholowej, to każdy kryzys może być w jakimś sensie rozwojowy w kontekście powrotu. Co by to nie było, czy to jest kryzys zdrowotny, czy psychiczny, czy finansowy, czy jakikolwiek inny, każda sytuacja kryzysowa może nas na tym etapie wyprowadzić z równowagi i spowodować nawrót. Dlatego odsyłam do jednego z pierwszych odcinków, gdzie mówię o planie awaryjnym i naprawdę proszę Was wszystkich o to, żebyście sobie przygotowali jakiś plan na kryzys, bo to jest bardzo istotne, żeby taki plan mieć. Każdy będzie miał jakiś swój indywidualny, ale naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne, żeby być przygotowanym do tego wcześniej. Teraz druga część. Nieco bardziej taka, powiedziałbym, naukowa, trudna i no, psychologiczna. Dużym problemem w kontekście utrzymania trzeźwości i dochodzenia do takiej pełnej trzeźwości i takiej pełnej samoświadomości jest tak zwane zaspokajanie podstawowych potrzeb psychologicznych. Jeżeli chociaż trochę mieliście kontakt z psychologią albo może jest po prostu Wam znane takie pojęcie jak piramida potrzeb Maslowa.
No to był taki naukowiec, który stworzył taką podstawową piramidę potrzeb i można sobie na prostym rysunku narysować trójkąt i podzielić sobie potrzeby na takie, które są podstawowe i takie, które są no całkowicie mniej istotne z punktu widzenia przetrwania i przeżycia. I teraz według tego badacza najbardziej istotne jest to, żeby się najeść, żeby się napić, żeby się wyspać, żeby prokreować i przedłużyć swój gatunek. A kolejne potrzeby, takie na przykład jak jakaś potrzeba kultury wyższej, czy na przykład, nie wiem, potrzeba dobrych, no tak już kolokwializując, dobrych ciuchów, jakichś, nie wiem, gadżetów i tak dalej, to są potrzeby gdzieś tam odstawione na plan dalszy, w kontekście zwłaszcza przetrwania gatunku. A już takie historie jak potrzeby psychologiczne, no są jeszcze głębiej. Natomiast z punktu widzenia osoby uzależnianej jest to niezwykle istotna rzecz. I teraz są trzy bardzo istotne potrzeby, które każdy z nas posiada, ale nie każdy jest ich świadomy. To jest potrzeba autonomii, potrzeba więzi i potrzeba kompetencji. Jeżeli te potrzeby będą w jakimś sensie zaburzone albo nie będą one spełnione, co nazywa się konkretnie frustracją danej potrzeby, czyli inaczej mówiąc deficytem, brakiem, niespełnieniem, no to w tym momencie gdzieś tam nie czujemy się psychicznie dobrze, ale nie jesteśmy tego świadomi, jeszcze raz to powiem, co może kierować nas w kierunku powrotu do choroby alkoholowej, no bo czegoś brakuje, coś jest zgrzyta, coś jest nie w porządku. Więc po kolei. Potrzeba autonomii to jest kwestia jakby woli i akceptacji przez otoczenie podejmowanych przez nas działań. Czyli inaczej mówiąc, każdy człowiek musi mieć takie spełnioną potrzebę decydowania o czymś, że od niego coś zależy. Jednocześnie podjęta przez niego decyzja no ma związek, znaczy jest akceptowana przez otoczenie. Mi tego bardzo brakowało w pewnym momencie mojego życia. Tutaj mała dygresja i odnośnik bezpośrednio do mnie. Słuchajcie, moja już była, dzięki Bogu i partii, żona podejmowała decyzje wszystkie autonomicznie we własnym zakresie, a stawiała mnie przed faktem dokonanym bardzo często. Kompletnie nie liczyła się z moim zdaniem na wiele tematów, co mi tak trochę na początku zgrzytało, potem mnie denerwowało, później mi wręcz uwłaczało, a na koniec doszedłem do takiego etapu, że mnie to po prostu w jaskrawy sposób zwyczajnie wkurwia. Bo no, ja sobie mogłem zaplanować na przykład jakiś weekend, a tu się dowiadywałem w piątek po południu, że no nie, niestety jest zupełnie inaczej, bo ona sobie coś tam wymyśliła i jedziemy do jej rodziców, koniec, kropka, klamka zapadła, w ogóle bez dyskusji. No i to powodowało różnego rodzaju tarcia, frustracje, wkurzenie, zdenerwowanie. No i był to jeden z powodów, jeden z licznych bardzo powodów, które gdzieś tam w pewnym momencie popchnęły mnie w kierunku uciekania w alkohol. Jeszcze raz, potrzeba autonomii, czyli potrzeba podejmowania autonomicznych decyzji, które są akceptowane przez otoczenie. Kolejna historia, kolejna potrzeba to jest potrzeba więzi. A to jest, raczej nie wymaga tłumaczenia. Każdy człowiek potrzebuje jakiegoś ciepła, troski, bliskości, no, doświadczonych od osób dla nas ważnych i bliskich. No tutaj w moim przypadku, znowu odnosząc to do własnego mojego życia sprzed paru lat, było to też w jakimś sensie zachwiane. Moja ex była osobą zimną, taką bardzo praktyczną, pragmatyczną, mało uczuciową na dłuższą metę. Znaczy ja wiem, że ona to z domu wyniosła, bo jej mama w stosunku do jej ojca zachowywała się w sposób w zasadzie identyczny, ale to już jakby mniejsza o to. No tego mi też brakowało. Brakowało mi w dużej mierze takiej akceptacji, takiego poczucia, że jak coś zrobię, to ktoś to zauważy i doceni i ktoś powie, no ale fajnie, nie wiem, ułożyłeś kafelki, bo akurat tak się złożyło, że w jakimś sensie w dużej mierze sam wykańczałem swój dom, i no ale tego nie było, nie? To po prostu
było na takiej zasadzie, że spełniłem obowiązek, bo to był mój obowiązek i koniec po prostu. Nikt nie powiedział dobrego słowa, więc to było niefajne w gruncie rzeczy, bo ja się naprawdę o coś tam postarałem, a wyszło, no okej, okay, no fajnie, no, no i okej, okay, czego byś jeszcze chciał. Więc to z mojego punktu widzenia było dosyć słabe, ale to nie o to chodzi. No brakowało mi tego w jakimś sensie, nie? Czyli druga rzecz, jeszcze raz powtórzę, potrzeba więzi, potrzeba bliskości, ciepła. Nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, jak bardzo to jest dla nas istotne. No i jest jeszcze potrzeba kompetencji i ona wiąże się z poczuciem efektywności w kontaktach z własnym środowiskiem. To może być takie dosyć skomplikowane na pierwszy rzut ucha, jak słyszycie o tym. Generalnie chodzi o to, w największym uproszczeniu mówiąc, że człowiek potrzebuje cały czas poszukiwać, podejmować różnego rodzaju wyzwania, podejmować jakąś, no, doświadczać nowych kompetencji, nowych doznań takich poznawczych, o, może w ten sposób. Krótko mówiąc, zaspokojenie tej potrzeby kompetencji umożliwia większą autonomię, większą wiedzę, posiadanie powiedzmy jakichś dodatkowych skilli, mówiąc tak prostym, młodzieżowym językiem. My lubimy dowiadywać się nowych rzeczy, na przykład po to, żeby później z tej wiedzy w jakimś sensie korzystać, czerpać, no, przekładać ją na jakieś nasze własne umiejętności. No, chcemy robić coś dobrze, chcemy robić coś świetnie, więc staramy się we wszystkim w zasadzie, co robimy, dążyć do, no może nie perfekcji, ale do tego, żeby wykonywać to jak najlepiej, albo żeby wiedzieć coś jak najlepiej, żeby jak najwięcej poznać. Te potrzeby są w różny sposób u różnych ludzi, na różnych poziomach i jakby w różnych proporcjach występują. No, u mnie akurat, odnosząc jak zwykle do siebie, ta potrzeba kompetencji jest na wysokim poziomie, ale to ja jestem jakby z natury rzeczy ciekawy świata, lubię dużo wiedzieć, lubię dużo się uczyć i dowiadywać i jakoś z łatwością mi to zawsze przychodzi i nie mam z tym większego problemu. Akurat jeśli o to chodzi, to ta potrzeba zawsze u mnie była spełniona, ponieważ no tak mam, no, że się interesuję, krótko mówiąc, trochę wszystkim, trochę niczym i mam spore zasoby wiedzy bezużytecznej, w związku z tym, nie wiem, jak oglądam milionerów, to potrafię odpowiadać na wiele pytań, które tam się pojawiają, ale jednocześnie posiadam też taką cechę, którą u siebie bardzo lubię. Jak czegoś nie wiem, to mówię, że tego nie wiem, a nie pieprzę, nie gadam głupot, jak niektórzy moi znajomi nie wiedzą, a paplają bzdury. Krótko mówiąc, zaburzenie tej dziedziny, jaką jest, no, któryś z tych potrzeb psychologicznych, powoduje, że źle się czujemy, chociaż nie jesteśmy tego świadomi. To jest naprawdę bardzo istotne, że gdybym ja wiedział dzisiaj to, co... inaczej, gdybym ja wiedział wtedy, co wiem dzisiaj, kilka lat temu, kiedy zaczynała się u mnie choroba alkoholowa, gdybym wiedział, że moje deficyty, jakieś frustracje związane z brakiem zaspokojenia potrzeb psychologicznych powodują u mnie powstawanie stanów depresyjnych, które z kolei chcę w jakiś sposób ugasić, ale nie bardzo mam jak, więc idę w kierunku alkoholu, który może doprowadzić mnie do naprawdę totalnego upadku. Gdybym miał wówczas miał tą wiedzę, no to oczywiście, że nie poszedłbym tą drogą, ale ja tej wiedzy wówczas nie miałem, dlatego uważam, że edukacja jest naprawdę bardzo ważna, żeby o takich rzeczach wiedzieć zawczasu. A jeżeli już jesteśmy na takim etapie, że wychodzimy z tego bagna, jakim jest choroba alkoholowa, to tym łatwiej z tego wyjdziemy, im więcej o sobie wiemy. Dlatego bardzo ważne jest właśnie poznawanie różnego rodzaju mechanizmów, które nami rządzą, także tych, wydawać by się mogło, niepotrzebnych zasobów wiedzy psychologicznej, bo to naprawdę ma bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób się czujemy. Nie będę się rozgadywał mocniej, dołączę Wam materiały do poczytania, będzie tego sporo, no taka wiedza, powiedziałbym, mocno praktyczna odnośnie właśnie kwestii psychologicznych. Oczywiście będzie tam pewnie sporo powtórzeń w kontekście tego, co
o czym mówiłem, czy co mogliście wyczytać z poprzednich materiałów, ale wiecie, jak to jest w procesie nauki. Im bardziej sobie powtarzamy, im bardziej sobie pewne rzeczy utrwalamy, tym bardziej przechodzi to do tak zwanej pamięci długotrwałej. Utrwala się nam to wszystko. Poza tym, moim zdaniem, lepiej spędzić czas na czytaniu nawet pozornie nudnych materiałów z psychologii praktycznej, niż spędzać ten czas chlejąc alkohol. Okej, to tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się zdrowo i trzeźwo i już teraz zapraszam Was do kolejnego odcinka z tego cyklu. Na razie.